Siema, witajcie w nowym materiale na tym kanale. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak dodać giveaway bota, który będzie odpowiadał za konkursy na waszym serwerze Discord. Wytłumaczę wam wszystkie potrzebne komendy oraz działanie tego bota. Standardowo, jeżeli film ci się spodoba lub w jakimś stopniu ci pomogę, to możesz zostawić łapeczkę w górę dla zasięgu. Tutaj wyświetla ci się lista 5 ostatnich subskrybentów. Jeśli chcesz się na niej znaleźć, to walnij suba wraz z dzwonkiem na tym kanale, żeby nie ominąć kolejnych poradników. A tutaj macie fajny komentarz, który znalazłem pod moim ostatnim filmem. Dobra, więc nie przedłużam, lecimy do oglądania. No więc dobra, jesteśmy już przy komputerze. Od razu na wstępie wam powiem, że to jest jakby kontynuacja tej dwuodcinkowej serii, że tak powiem. W pierwszym odcinku, oczywiście jeśli go nie widzieliście, to pojawiam się w prawym górnym rogu. I tam właśnie pokazywałem, jak zrobić kanały konkursowe wraz z dodaniem bota, który odpowiadał za dawanie roli, za wbity poziom, zapisanie i gadanie na czatach głosowych i zapisanie na czatach tekstowych. O, właśnie tak. No i właśnie to, żeby się wszystko łączyło się w jedną całość, to dzisiaj wam pokażę w tym odcinku właśnie tego bota konkursowego, jak go dodać, konfigurować, bla bla bla. Dobra, więc zaczynamy. Pierwszą rzecz, jaką zrobimy, no to wchodzimy sobie na stronkę giveaway bota. Oczywiście link do tej stronki będziecie mieli w opisie, więc spadajcie tam, patrzcie, klikajcie i tam będziecie to mieli. Tutaj macie opcję dodaj bota, dodaj do Discord oraz uzyskaj premium. Oczywiście ja będę korzystał z wersji darmowej, gdyż większość z osób tak właśnie będzie korzystać, nikt nie będzie wam raczej kupował, więc pokażę na tej wersji płatnej. Tutaj macie oczywiście wszystkie jakby komendy do tego bota. Tutaj macie tak jakby pokazane, jak to wszystko działa, taki filmik, taką animację jakby pokazane. No ale dobra, no przejdźmy. Klikamy dodaj do Discord. Wybierz serwer, klikamy nasz serwer. W moim przypadku to będzie serwer poradnik. Kontynuuj, autoryzuj. Jestem człowiekiem. Dobra, zaakceptowało. Przenosi nas do takiej stronki właśnie. Teraz patrzymy, czy nam dodało bota. Patrzymy, giveaway bot jest tutaj, tak? Dodało nam giveaway bota. Jeśli tak się stało, wchodzimy na tą stronkę i możemy się cofnąć dwa razy właśnie, żeby z powrotem być na tej głównej stronce, tak? Wchodzimy jeszcze raz tutaj. Jeśli macie jakieś rangi stworzone bot czy coś takiego, to możecie mu od razu nadać tutaj przez plusik i mu dodajecie jakąś rangę. Ja mu na przykład mogę dać widz, żeby świecił na zielono, ale w sumie ją zabiorę, żeby było widać, że to jest bot. No ale dobra, mniejsza. W logach widać już, że doszedł ten nasz bot. Jeśli chcecie odcinek zobaczyć, jak zrobić logi, to w prawym górnym rogu również wam się wyświetla ten poradnik, gdyż już taki zrobiłem na moim kanale. Teraz tutaj w naszej kategorii konkurs wchodzimy na kanał konkursy. Wchodzimy sobie tutaj i pokażę wam wszystkie jakby komendy oprócz tej, bo ta jest tak jakby rozpoczyna gratis z podaną liczbą sekund. To jest jakby takie szybkie losowanie, nie wiem jakby to opowiedzieć. Więc to może być trochę zbędne, jeśli już zaczniecie ogarniać trochę boty, to naprawdę sami sobie to ogarniecie, bo to jest w miarę proste, ale jednak skupimy się tylko na tych 5 komendach. No pierwszym komendą jest ghelp, to sobie od razu wpiszemy. Ghelp, o tutaj musicie bez spacji, ja spisałem ze spacją, ale dobra, tak? Bot wam wysyła na wiadomość prywatną właśnie tutaj różne takie G-invite, żeby pokazać wam różne rzeczy i tak dalej. Tutaj macie po angielsku, tutaj macie właśnie te same komendy, które macie pokazane na stronce. Więc takie jakby to samo, co macie tak naprawdę na stronie. Drugą komendą, jaką wam pokażę, jest G-create. Create stworzymy, tworzy prezent, czyli jakby to jest ten tworzenie naszego giveawaya. My sobie stworzymy właśnie tego, ten giveaway, create. Pokazuje nam się taka wiadomość. Musimy wybrać jakby ten kanał, na którym ma odbyć właśnie te losowanie. Więc piszemy hashtag i piszemy konkursy, enter. Później piszemy jak długo ma być, ile ma trwać ten konkurs. No my sobie wpiszemy na przykład 10 minut, tak? Tutaj jak już wybraliśmy, ile ma trwać ten konkurs, to teraz sobie wybieramy, ile osób może wygrać ten konkurs. Możemy wybrać od jednej osoby do 20. No ja sobie wybiorę, że tylko jedna osoba może wygrać. No i teraz jakby tutaj kolejną opcją jest, co możemy wybrać, tak? Co to jest za nagroda? Wy możecie na przykład wpisać, nie wiem, skin do kałacha w CS-ie, coś takiego, jakieś darmowe promo na YouTubie, no nie wiem, naprawdę możecie sobie cokolwiek wpisać. No ja sobie wpiszę nagroda poradnik. Źle napisałem, tak? Nagroda, dobra. I tworzy nam się właśnie taki giveaway. Jak widzicie, już jest cały stworzony. Później możemy sobie oczywiście usunąć wszystkie te komendy, które pisaliśmy. Oprócz naszego właśnie, naszego losowania. Dobra, i po usunięciu wszystkich zbędnych komend,
jakby macie, pojawia wam się właśnie takie losowanie i tu jest pokazane, że hosted by, czyli stworzyłem ja Minecraft, po 10 minutach właśnie upływa czas i żeby wziąć udział musicie kliknąć w tą reakcję. Jak widzicie, reakcję tylko ma zaznaczoną nasz bot giveaway, bo on jakby zaczął ten konkurs, my sobie klikniemy to, żeby brać właśnie udział i tyle, jeśli będzie kliknięte 5 razy, no to 4 osoby biorą udział i spośród tych 4 osób będzie wylosowana jedna osoba właśnie na ten konkurs. Chyba że wybieraliście więcej osób, no to wybierze wam więcej osób. Drugą komendą, jaką wam pokażę, jest jakby znak wykrzyknikowy, to znaczy wykrzyknik, Boże, GEND. To wam kończy dany konkurs, jeśli to napiszecie na czacie, to właśnie momentalnie wam zakończy ten giveaway, tak? Jeśli macie kilka konkursów porobionych, to musicie wpisać wykrzyknik, GEND i nazwę tego konkursu całego, czyli w moim przypadku nagroda poradnik, i wtedy wam się to momentalnie zakończy. Kolejną jakby opcją jest GRE ROLL. Czyli to jakby wam wybiera, losuje wam nową osobę. Ja wam nie pokażę na tym konkursie tego, bo jakby tylko ja biorę w tym udział. Chociaż w sumie nawet zobaczymy, czy to zadziała. A w sumie nie. Musi najpierw się wylosować to właśnie. Jakby widzicie, najpierw pisaliśmy GEND, czyli tą wcześniejszą komendę, która wam kończy giveaway. I wylosowało nam właśnie nowego jakby zwycięzcę. I to jestem ja. Kiedy wpiszemy sobie GRE ROLL, to powinno znowu mnie wylosować, bo tylko ja biorę w tym udział. Ale jeśli na przykład ktoś nie będzie się zgłaszał do odbioru nagrody, to możecie na przykład po upływie danego czasu wylosować nowego zwycięzcę, wtedy piszecie GRE ROLL i wam wylosuje nowego zwycięzcę. I tak to właśnie działa. Jeśli macie jakieś kilka konkursów i chcecie wylosować nowego zwycięzcę z danego konkursu, to musicie tak samo analogicznie jak w tej komendzie GRE ROLL napisać nazwę tego losowania, czyli na przykład w moim przypadku nagroda poradnik. I ostatnią komendą jest GList, wyświetla listę wszystkich aktualnie uruchomionych rozdań na serwerze. To już wam pokażę, utworzę sobie nowy konkurs na szybko, żeby wam pokazać i zaraz użyjemy tej komendy. Dobra, no to utworzyłem sobie na szybko właśnie taki konkurs, jeszcze są komendy, których wiadomo nie usuwałem. No i mamy taki sobie właśnie konkurs, no zgłosimy się do niego. I teraz jeśli piszecie sobie GList, to wam wyświetli listę właśnie wszystkich rozdań. Nie, pamiętajcie, że nie musicie tych komend pisać tutaj. Możecie sobie wszystkie komendy na przykład pisać na chat admin i później dopiero kiedy będziecie mieli taką komendę jak właśnie ta, żeby poddać kanał, to podajecie wtedy ten kanał i na tym kanale wam się pojawi tylko konkurs, więc te komendy możecie sobie pisać tutaj. No i ja sobie napiszę GList i pokazuję wam właśnie wszystkie te jakby losowania. Tutaj macie pierwszą, nagroda poradnik, czyli jest właśnie zakończył, teraz się zakończył na kanale tym. I teraz jest nagroda test i kończy się za 2 minuty i 20 sekund, więc to naprawdę fajnie działa i to wam pokażę wszystkie właśnie konkursy, które wam się zakończyły przed chwilą, które właśnie kończą się za 10 minut, za 5, wszystkie wam właśnie pokażę, ilu ma być zwycięzców na tym konkursie, jaka jest nagroda i na jakim kanale, i jakie jest ID tej wiadomości właśnie. Więc myślę, że mega spoko właśnie opcja tego bota. I tak naprawdę to by było tyle, jeśli chodzi o tego bota. W wersji premium wam, tak jak mówię, nie będę pokazywał, bo to jest dosyć zbędne. No i to jest tak naprawdę tyle. Chciałem, żeby ten odcinek wyszedł dosyć krótko, żeby był tylko dopełnieniem do tamtego odcinka. Więc teraz przechodzimy do zakończenia. Dobra, to już na tyle w tym filmie. Jeśli materiał ci się spodobał, to sam wiesz, co najlepiej zrobić. Piszcie swoje pomysły na filmy w komentarzach, a ja się żegnam. Siema!